Hejka, witam się z Wami po raz drugi. Kolejna wiadomość od BSG pojawiła się godzinę temu i dotyczy bardzo obiecujących zmian. Otóż mam nadzieję, że już niedługo możemy spodziewać się większych aktualizacji technicznych. I co w nich będzie? Przejście na Unity 2021, nowa wersja DLSS, ulepszenia Oculus Audio na mapach Reserve, Interchange i Shoreline, będą poprawki wizualne, takie jak np. usunięcie mgły w pomieszczeniach, w piwnicach, bunkrach na Reserve i na Interchange. Będzie dodany system powiadomień o zbanowanych cheaterach na podstawie zgłoszeń graczy, będzie poprawione oświetlenie na ulicach Tarkowa, wprowadzone będą poprawki sieciowe mające na celu poprawę stabilności połączeń i zmniejszenie liczby rozłączeń podczas wczytywania się na RAID. Czeka nas ulepszenie interfejsu użytkownika do umieszczania ofert na markecie w oparciu o poprzednie zmiany balansujące i poprawki błędów w systemie grupowym i nie tylko. Na które zmiany Wy najbardziej czekacie? Ja chyba najbardziej czekam na przejście na Unity 2021 z nadzieją, że gra będzie działała płynniej oraz na lepsze audio, no i oczywiście na system powiadomień o zbanowanych cheaterach. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to szykują się nam naprawdę dobre aktualizacje ja trzymam kciuki życzę wam dobrej nocki subskrybujcie i lajkujcie a my widzimy się w czwartek buziaczki pa pa